Hallo zusammen, liebe Freunde und Moinsen aus Hamburg. Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele, witam i pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Heute ist Dienstag, der 14. Juni. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki wam za obecność i lecimy z naszymi wiadomościami prasowymi z Niemiec. Zelensky, er und seine Regierung müssen sich entscheiden. Zelensky w gazecie Bild powiedział, on, czyli Scholz, i jego rząd muszą się w końcu zdecydować. Damit kritisiert Zelensky ungewöhnlich deutlich Herrn Scholz vor der Reise nach Kiew i tym samym bardzo dosyć tak nieoczekiwanie krytykuje mocno Zelensky Scholza przed wyjazdem na Ukrainę do Kijowa. Zelensky warnte die Bundesregierung vor einem Spagat zwischen Kiew und Moskau. Zelensky ostrzega rząd niemiecki przed szpagatem pomiędzy Kijowem i Moskwą und die ukrainische Regierung hofft auf konkrete Zusagen für eine sofortige Lieferung deutscher Panzer. I w dalszym ciągu, jak mantrę, rząd ukraiński powtarza, że że żąda od Niemców tutaj konkretnych odpowiedzi na pytanie o dostarczoną broń. Czy się doczekają? Nie wiem. Derweilen, die Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin, verteidigt deutsche Unterstützung für die Ukraine. Tymczasem pani Lambrecht, pani minister obrony narodowej, która, jak przypomnę, jak to opisywała prasa w miniony weekend, potyka się od wpadki do wpadki w tej swojej drodze politycznej. Ta właśnie teraz bardzo broni polityki Niemiec w stosunku do Ukrainy. Man unterstütze Ukraine mit Waffen, Geld und Hilfsgütern und man stärke auch die verletzliche Ostflanke der NATO, um das gesamte Bündnis sicherer zu machen. Mówi o tym, no, że oczywiście pomoc jest Ukrainie i tak dalej, no i przede wszystkim tu wzmacniana jest wschodnia flanka NATO i tak dalej, i tak dalej. Czy to wystarczy stronie ukraińskiej? Zobaczymy. Sicher ist aber der geplante Scholz-Besuch in Kiew, der stößt wirklich auf Aufmerksamkeit in der EU, in Deutschland, in Kiew und auch in Russland. Teraz wszyscy są zainteresowani tą wyprawą Scholza na Ukrainę. Unia Europejska, Kijów jest zainteresowany, oczywiście Niemcy są zainteresowane, no ale też Moskwa jest zainteresowana. Und die deutsche Presse schreibt, die Propaganda in Russland schießt aus vollen Rohren. Jak to opisuje prasa niemiecka, propaganda w Moskwie już teraz strzela ze wszystkich możliwych rur. Und Melnik noch für die Bild-Zeitung. Viele Ukrainer fühlen sich in Deutschland nicht willkommen. No i jeszcze Melnik, który dla gazety Bild powiedział, że wielu Ukraińców w Niemczech nie czuje się mile widziana. Bez komentarza. Spritpreise jetzt. No to teraz przechodzimy do cen paliw, słuchajcie. ADAC, Sprit ist morgens viel teurer als am Abend. Und laut ADAC kostet Diesel morgens 16 cent mehr als am Abend. No taka i teraz podpowiedź może dla was. ADAC napisało o tym, że ceny paliw rankami są droższe niż wieczorem i tutaj za przykład podany jest diesel, który kosztuje rankami o około 16 centów więcej, także jak musicie tankować, to tankujcie wieczorem. Und Habeck kündigt Kartellrecht mit Klauen und Zähnen an. A pan Habeck, pan minister tutaj z pazurami, zębami za wszelką cenę chce wprowadzenia tego zaostrzenia prawa przeciwko kartelom. Die Kritik der Partei FDP weist er zurück. Kompletnie odrzuca krytykę partii FDP, swojego koalicjanta. Nicht nur FDP kritisiert diese Pläne, auch Handel kritisiert Habecks Pläne und dazu gleich Tagesschau. Także i handel, związki handlowców krytykują te plany wprowadzenia właśnie zaostrzenia prawa kartelowego. Tutaj na ten temat krótki materiał Tagesschau. Handel kritisiert Habecks Kartellrechtspläne. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE Gent bezeichnete den Vorstoß des Wirtschaftsministers als Irrweg. Ein solcher Blankoscheck für das Bundeskartellamt begünstige willkürliche Entscheidungen. Habeck wirft den Mineralölkonzernen Preistreiberei vor und will den Missbrauch von Marktmacht kartellrechtlich beschränken. Pozostajemy przy temacie energii. Deutschland erhält im Sommer wohl weniger russisches Gas w Niemczech. Latem będzie mniej rosyjskiego gazu, słuchajcie. Im Sommer wird Nord Stream 1 gewartet. Da wird es wohl keine Einspeicherung geben. Jak piszą tutaj media w Niemczech, latem odbędzie się serwis Nord Stream 1. W związku z tym przesył będzie dużo mniejszy i będzie tak mały, że nie będzie możliwe magazynowanie gazu. Także Niemcy mają problem przed jesienią i zimą. Dann. Rafinerie in Schwedt ist auf der Suche nach Alternative zu russischem Öl. Rafineria w Schwedt cały czas szuka alternatywy dla rosyjskiej ropy naftowej und dort setzt man vermehrt auf Lieferungen aus
Norwegen. Wygląda na to, że zostanie podpisane jakieś porozumienie z jednym z dostawców z Norwegii. Gut, dann Vereinbarung mit Ostministerpräsidenten, Eckpunkte zur neuen Energiepolitik. Odbyły się rozmowy pomiędzy premierami wschodnich krajów związkowych w Niemczech. Tam zostały nazwane tak zwane Eckpunkte, czyli najważniejsze punkty nowej polityki energetycznej. Będzie budowanych we wschodnich Niemczech więcej farm wiatrowych, będzie też sukcesywnie przekształcana energia na możliwość wykorzystywania wodoru jako paliwa przyszłości. Na ten temat też zapraszam krótko na Tages. Ostministerpräsidenten einigen sich auf Eckpunkte zur Energiepolitik. So soll unter anderem die Windenergie ausgebaut und die Wasserstofftechnologieentwicklung vorangebracht werden. Für den Umbau der Energieversorgung fordern sie Unterstützung vom Bund. Kanzler Scholz sagte, Ostdeutschland könne eine Vorreiterrolle bei der Transformation zu einer klimaneutralen Energieversorgung spielen. Und weitere Nachrichten. Gesetzlichen Krankenkassen droht Milliardenlücke, czyli państwowe kasy chorych mają problem, mają za mało pieniędzy dla nas. Klientów może to oznaczać tylko i wyłącznie podniesienie składek. Immer mehr Geldinstitute reagieren auf die Zinswende der EZB, auch Deutsche Bank, czyli mamy coraz więcej instytutów pieniężnych, banków, które skreślają tak zwane negatywne stopy procentowe, czy Strafzinsen, jak to się w Niemczech nazywa, czyli że powoli wracają dodatnie oprocentowania kont. Dobrze, źle, komentujcie. Und dann haben wir Zinsangst und Konjunktursorgen belasten Kurse, also auf den Börsen. Mamy też tutaj widać, że ta zmiana dotycząca stóp procentowych oraz konjunktura, czyli tutaj strach o koniunkturę, mają duży wpływ na kursy akcji na giełdach. Bitcoin fällt auch auf tiefsten Stand seit Dezember 2020. W związku z tym też na przykład Bitcoin spadł na najniższy poziom od grudnia 2020 roku. Gut, dann Post erhöht Paketpreise für Privatkunden, czyli będą droższe paczki dla klientów indywidualnych, także już wasz handel na czarno na eBay Kleinanzeigen się nie będzie tak opłacał. Będziecie musieli podnieść cenę, jak coś tam sprzedajecie, że tak powiem, w szarej strefie. Gut. Und Bundesgerichtshof sieht keine Hürden für Sammelklagen von Käufern aus dem Ausland. A sąd federalny, arbitrażowy sąd federalny nie widzi przeszkód przed grupowymi skargami z zagranicy w stosunku do Volkswagena. Chodzi tutaj cały czas jeszcze o skandal diesla. Gut, dann jetzt. Die EU verlängert digitale Impfzertifikate für einfacheres Reisen, berichtet Business Insider. Business Insider pisze o tym, że Unia Europejska przedłużyła teraz ważność certyfikatów covidowych. Chodzi tutaj oczywiście o certyfikaty te mobilne. Wszystko to dla ułatwienia nam podróży. I teraz coś, co na pierwszy rzut oka, ucha brzmi pozytywnie, wcale tak pozytywne nie jest. Dalej wam czytam. Digitale Covid-Zertifikate sollen mindestens bis zum Juni 2023 genutzt werden können in der EU. Te certyfikaty mają być używane do przynajmniej czerwca 2023 roku w Unii Europejskiej. Mają ułatwiać podróże, ale przypomnę, żeby certyfikat był ważny, trzeba go przedłużać, czyli musi być wypełniony nowymi szczepionkami. Także jak się trochę zagłębimy, to nie do końca jestem pewien, czy ta wiadomość rzeczywiście jest tak pozytywna. Gut, dann jetzt kommen wir in Richtung Polen. Teraz popatrzymy sobie trochę w kierunku Polski. Zatrzymamy się najpierw na granicy. RBB berichtet Oderbruch ist europäisches Kulturerbe. Jak donosi portal RBB, Kotlina Oder jest europejskim dziedzictwem kulturowym. To się stało niedawno, wczoraj, przedwczoraj zostało to ogłoszone. I dlaczego ta wiadomość jest taka ważna? Już wam mówię dalej. Streit mit Brandenburger Politik. Polnische Seite beginnt einseitig mit Oder-Ausbau. Przypomnę, że Polska rozpoczęła już rozbudowę rzeki Odry. Rzeka Odra ma być rzeką żeglowną. Polacy chcą ją wykorzystywać. Czyli tak. Ci rozbudowują, Polacy rozbudowują, ma być żeglowna. Niemcy mówią tutaj, że jest to dziedzictwo kulturowe i będzie chroniona przyroda, także nie wiem do końca, jak ta żegluga albo ta ochrona środowiska tam się będą odbywały. Prasa komentuje schlechte Chancen für die Beilegung des Streits mit Polen über Ausbau des Grenzflusses Oder. Prasa pisze, że nie ma zbyt dużych szans tutaj umorzenie tej kłótni z Polską. Zobaczymy, w którym kierunku to się rozwinie. Gut, dann weiter geht's. Die Presse in der Schweiz schreibt, wie Polens Präsident mit dem Ukraine-Krieg zu einem Taktgeber der europäischen Politik geworden ist. Prasa tam opisuje Andrzeja Dudę i pisze o nim jako o dyrygencie
dyrygencie europejskiej polityki w czasie kryzysu ukraińskiego. Ja tak się zastanawiam, czy my po pierwsze o tej samej osobie mówimy, a później sobie myślę, no kurczę, jaki dyrygent, taka orkiestra, bo jaka orkiestra, taki dyrygent, już sami sobie wszystko dopowiedzcie. Und letzte Nachricht für heute, eure Aktiv.de, Atomkraftwerk bis 2033. Polen wohl zu ehrgeizig, waren Experten. Eksperci ostrzegają tutaj o tym, że Polska ze swoimi planami wybudowania pierwszej elektrowni atomowej do roku 2033 jest raczej zbyt ambitna, to się nie powiedzie. Później są dalsze jeszcze wiadomości o tym, że do 2043 roku w Polsce miało powstać 6 reaktorów. Według ekspertów wszystko to jest no, trochę wygórowane, jeżeli chodzi o te plany. Das war's, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche wie immer einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Liebe Grüße von mir.